nie drzemią, a nam tak dobrze jest. Krople deszczu się kładą na nasze twarze i marzą. Jaka może być rada, nam się tak dobrze gada, choć pada, niech pada. Chodź na spacer ze mną, nawet gdy pada deszcz. Dziś chmury nie drzemią, a nam tak dobrze jest. Strugi deszczu szaleją, liście się śmieją na przekór. I co z tego, że deszcz przecież nam dobrze jest, choć pada, niech pada. Chodź na spacer ze mną, nawet gdy pada deszcz. Dziś chmury nie drzemią, a nam tak dobrze jest. Spacer ze mną, nawet gdy pada deszcz. Dziś chmury nie drzemią, a nam tak dobrze jest. Spacer ze mną, nawet gdy pada deszcz. Dziś chmury nie drzemią, a nam tak dobrze jest. Krople deszczu się kładą na nasze twarze i marzą. Jaka może być rada, nam się tak dobrze gada, choć pada, niech pada. Chodź na spacer ze mną, nawet gdy pada deszcz. Dziś chmury nie drzemią, a nam tak dobrze jest. Strugi deszczu szaleją, liście się śmieją na przekór. I co z tego, że deszcz przecież nam dobrze jest, choć pada, niech pada. Chodź na spacer ze mną, nawet gdy pada deszcz. Nie drzemią, a nam tak dobrze jest. Chodź na spacer ze mną, nawet gdy pada deszcz. Dziś chmury nie
sobie drzemią, a nam tak dobrze jest. Chodź na spacer ze mną, nawet gdy pada deszcz. Dziś chmury nie drzemią, a nam tak dobrze jest. Krople deszczu się kładą na nasze twarze i marzą, jaka może być rada, nam się tak dobrze gada, choć pada, niech pada. Chodź na spacer ze mną, nawet gdy pada deszcz. Dziś chmury nie drzemią, a nam tak dobrze jest. Strugi deszczu szaleją, liście się śmieją na przekór. I co z tego, że deszcz przecież nam dobrze jest, choć pada, niech pada. Chodź na spacer ze mną, nawet gdy pada deszcz. Nie drzemią, a nam tak dobrze jest. Chodź na spacer ze mną, nawet gdy pada deszcz. Dziś chmury nie drzemią, a nam tak dobrze jest. Chodź na spacer ze mną, nawet gdy pada deszcz. Dziś chmury nie drzemią, a nam tak dobrze jest. Krople deszczu się kładą na nasze twarze i marzą, jaka może być rada, nam się tak dobrze gada, choć pada, niech pada. Chodź na spacer ze mną, nawet gdy pada deszcz. Dziś chmury nie drzemią, a nam tak dobrze jest. Witajcie kochani. Gdy w ubiegłym roku w marcu musieliśmy zamknąć Keję z powodu COVID-a, nikt z nas nie przypuszczał, że to zamknięcie będzie na taki długi okres czasu. Przez cały rok nie możemy spotykać się z wami, nie możemy organizować koncertów, imprez, nie możemy normalnie pracować. Jedyny sposób na to, żeby być w jakiejkolwiek formie dalej z wami, jest organizacja koncertów online. Jak wiecie, koncerty te nie są biletowane. Jednak jeżeli chcecie wesprzeć Keję, chcecie wesprzeć artystów, chcecie, abyśmy się po tym trudnym czasie mogli normalnie spotykać, kupujcie w czasie koncertu wirtualny bilet,
który pozwoli, mam nadzieję, na przetrwanie tego trudnego czasu i doczekanie momentu, kiedy będziemy mogli się spotykać twarzą w twarz, usiąść przy wspólnym stole, wypić piwo, pośmiać się i powspominać to, co teraz się dzieje, jako już coś odległego, nieistotnego, jako złe wspomnienie. Dziękuję Wam też za wszelkie ciepłe słowa wsparcia, za maile, za telefony. To cudownie, że mamy tak wspaniałą publiczność. Jeszcze raz dziękuję, zapraszam na online'owe koncerty i mam nadzieję do jak najszybszego zobaczenia w lepszych czasach. Ogromne uściski dla Was. Pozdrawiam. Ahoj. Wam da ba daj, wam da ba daj, wam da ba daj, dam daj dam. Wam da ba daj, wam da ba daj, wam da ba daj, dam daj dam. Idzie diabeł ścieżką krzywą, pełen myśli złych. Nie pożyczy mu na piwo, nie pożyczył nikt. Słońce pali go od rana, wiatr gorący dmucha. Diabeł się z pragnienia słania w ten piekielny upał. Łam da badaj, łam da badaj, łam da badaj, dam daj da. Łam da badaj, łam da badaj, łam da badaj, dam daj dam. Idzie anioł wśród zieleni, dobrze mu się wiedzie. Pełno drobnych ma w kieszeni i przyjaciół wszędzie. Nagle przystanęli obaj na drodze pod śliwką. Zobaczyli, że im browar wyszedł naprzeciwko. Łam da badaj, łam da badaj, łam da badaj, dam daj da. Łam da badaj, łam da badaj, łam da badaj, dam daj dam. Nie ma szczęścia na tym świecie, ni sprawiedliwości. Anioł pije piwo trzecie, diabeł mu zazdrości. Mówi diabeł, postaw kufla, Bóg ci wynagrodzi. My artyści w taki upał żyć musimy w zgodzie. Łam da badaj, łam da badaj, łam da badaj, dam daj dam. Łam da badaj, łam da badaj, łam da badaj, dam daj daj. To anioł zatrzepotał skrzydeł pióro puszem i powiada, dam ci dychę w zamian za twą duszę. Musiał diabeł wściekłą duszę aniołowi sprzedać i stworzyli sobie piekło z odrobiną nieba. Łam da badaj, łam da badaj, łam da badaj, dam daj dam. Łam da badaj, łam da badaj, łam da badaj, dam daj dam. Zatańcz ze mną. Napiszę myślami w wierszu. Zapiszę melodią w piosence. Wytańczę w rytm na polanie to, co czuje me serce. Nie wszystko wypowiem słowem, nie wszystko wyśpiewam w piosence. Spotkają się nasze oczy, wtedy zatańczy serce. Dobry wieczór, kochani. Witam bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu online'owym w Tawernie Keja. Dzisiejsze spotkanie jest takim spotkaniem troszeczkę innym, jak widzicie. Nie ma sceny, nie ma artystów, siedzimy wszyscy przy stołach. Może króciutko powiem, skąd taki pomysł na taką formę. Otóż któregoś razu po koncercie w tym zacnym gronie, które tu się znajduje, siedzieliśmy sobie jeszcze, już Państwo tego nie widzieli, i po prostu sobie troszeczkę jeszcze śpiewaliśmy. I wytworzyła się tak fantastyczna atmosfera, tak wspaniałe historie. Po prostu opowiadaliśmy o znajomych, o przyjaciołach i nagle jakieś wspomnienia, pamiętacie to, pamiętacie tamto. I pomyślałem, że coś takiego warto byłoby Państwu pokazać, bo tego nie ma. Tego nie ma, jest to coś, co naprawdę fantastycznie może przyciągać uwagę i być cudownym wypełnieniem wieczoru. Mam nadzieję, że tak będzie dzisiaj i że wszyscy razem stworzymy naprawdę niezapomniane wydarzenie. Zapraszam do wspólnego śpiewania. Muzyczna gawęda w Tawernie Keja.
Kiedy zapraszaliśmy was na ten wieczór, to padły różne słowa, godzina, miejsce, ale też padł fragment mojej piosenki Betlejemka. To jest piosenka, która opisuje takie miejsce, chatkę przewodnicką pod Przechybą, gdzie się spotykamy, śpiewamy, siadamy. I to jest właśnie klimat taki, jaki tu w tej chwili chcemy stworzyć w tawernie Keja. I pozwólcie, że zaczniemy od tej piosenki, nasze spotkanie przy muzycznym stole. Siądźmy razem przy naszym stole, zaśpiewajmy pogodną pieśń. Tu nikogo nie trzeba zawołać, tutaj każdy u siebie jest. Tu nikogo nie trzeba zawołać, tutaj każdy u siebie jest. Tak nam miło płyną tu chwile, tak nam trudno odchodzić stąd. Chociaż każdy daleko gdzieś żyje, tu powraca, tu znalazł swój kąt. Chociaż każdy daleko gdzieś żyje, tu powraca, tu znalazł swój kąt. Tyle rozstań i tyle powrotów, tyle marzeń spełnionych tu. Piękna chwilo, choć blisko do świtu, ty się jeszcze nie kładź do snu. Piękna chwilo, choć blisko do świtu, ty się jeszcze nie kładź do snu. Betlejemka to nasza chata, tutaj nigdy nie bywa źle. Niechaj każdy do niej powraca, niechaj dalej płynie ta pieśń. Niechaj każdy do niej powraca, niechaj dalej płynie ta pieśń. I płyną to nasze pieśni od lat, śpiewamy je. Mamy tych pieśni całe mnóstwo w sobie, ale są takie pieśni, które znamy od zawsze. Na pewno do takich pieśni należą utwory Okudżawy, Wysockiego, czyli naszych bardów czasów studenckich, młodości z Rosji. Ale w tym dużym kraju żyją inni też twórcy, których mniej śpiewamy, a jest jeden taki, który praktycznie w Polsce jest nieznany. On nazywa się Igor Mitajew, jest moim rówieśnikiem, a więc nie jest to młody człowiek, ale jeszcze nie taki stary. Napisał mnóstwo piosenek, wydał kilka płyt, ale jedna jego piosenka jest taką, którą znają wszyscy Rosjanie i chętnie ją śpiewają. Ja tą piosenkę śpiewałem po rosyjsku przez wiele lat, natomiast ostatnio ją przetłumaczyłem na polski, by móc śpiewać ją z polskimi przyjaciółmi. Oto ona. Dźwięk mojej gitary otula dobre myśli, a echo jego leci daleko gdzieś hen wzwyż. A na kopule nieba każda gwiazda błyszczy. Cudownie, że wszyscy dziś jesteśmy razem znów. A na kopule nieba każda gwiazda błyszczy. Cudownie, że wszyscy dziś jesteśmy razem znów. Tu błysk zachodu słońca i taniec ogniska. Dlaczego jesteś smutny? Daj spokój, nie smuć się. Posłuchaj, co ci powie osoba tobie bliska. Cudownie, że wszyscy dziś jesteśmy razem znów. Posłuchaj, co ci powie osoba tobie bliska. Cudownie, że
wszyscy dziś jesteśmy razem znów. I tylko gardło ściska wspomnienie tych, co przeszli. Tak trudno o tym mówić, aż brakuje słów. W pamięci pozostali i w każdej naszej pieśni. Cudownie, że wszyscy dziś jesteśmy razem znów. W pamięci pozostali i w każdej naszej pieśni. Cudownie, że wszyscy dziś jesteśmy razem znów. Dźwięk mojej gitary otula dobre myśli, a echo jego leci daleko gdzieś hen wzwyż. A na kopule nieba każda gwiazda błyszczy. Cudownie, że wszyscy dziś jesteśmy razem znów. A na kopule nieba każda gwiazda błyszczy. Cudownie, że wszyscy dziś jesteśmy razem znów. Mamy swoich bardów, w których pieśni śpiewamy, ale przecież wśród nas, Polaków, jest wielu takich, których pieśni ciągle w nas są i je śpiewamy. Sięgamy do nich właśnie i z wielką przyjemnością sadzamy przy naszym stole mojego mistrza, mojego barda, z którego piosenkami chodzę już wiele lat. Andrzej Mróz ze swoją żoną Marylką siada przy naszym stole ze swojego domu w Krakowie. Halo, Andrzeju? Mamy łączność z Krakowem? Coś się dzieje na łączach? Powinno być wszystko okej. Okay. Jesteście. Hej, witamy. Jak miło was widzieć przy naszym stole, Marylko i Andrzeju. Słyszymy się? Tak, tak, miło nam. Słyszymy się, widzimy się i nawet was też będzie widać. No właśnie. Dobra, chyba Tomku? Tak lepiej. Mamy tutaj, jesteś, są nasi oglądający również zobaczyli kolejnych gości przy naszym stole. To Marylka i Andrzej Mróz. Słuchajcie, to jest takie małżeństwo, które śpiewa już ponad 50 lat. Ich piosenki się nie starzeją. Andrzej ciągle młody, jak widzę. Natomiast wy nie wiecie o tym, że Andrzej stworzył nieśmiertelne przeboje. Andrzeju, czy to prawda? Czy zdajesz sobie z tego sprawę, że twoje pieśni płyną przez całą Polskę od już 50 lat? Tak, powoli zdaję sobie z tego sprawę i te pieśni, które kiedyś tam popełniłem, czasem robią mi psikusy. Jak je słyszysz. Jak je słyszę. Wykonaniu. Andrzeju, wobec tego mam taką propozycję. My dzisiaj nie będziemy ci robili psikusa, tylko ty sobie sam zaśpiewaj te piosenki, a my cię wspomożemy. No dziękuję bardzo. No właśnie, będzie to oryginalna wersja Andrzeja piosenek. Tak, z naszą skromną, cichą pomocą. Andrzeju, słuchamy, jedziemy. No pierwszą piosenką będzie piosenka pod tytułem Jesień w górach, znana albo propagowana pod innym tytułem, a w górach nie ma już nikogo. Któż jej nie zna? Słowa do tej piosenki napisała para autorów, Maria Siciarz i Andrzej Krzysztof Torbus, krakowski poeta, a ja opatrzyłem to muzyką. I tak, tak jak powiedziałeś, od iluś tam lat ta piosenka wędruje z turystami po górach, przyjmując różne formy. Lato zamknięte kluczem ptaków zostawia tylko swe wspomnienia. Jesień odważnie stawia kroki, zaczyna mgłami dyszeć ziemia, a w górach nie ma już nikogo.
Niebo nas straszy niepogodą, lato do ciepłych stron wyka. W skłębionych chmurach i strumykach, a w górach nie ma już nikogo. Niebo nas straszy niepogodą, lato do ciepłych stron wyka. W skłębionych chmurach i strumykach. Na niebie mokrym od jesiennej słoty koczuje tabor żalu i tęsknoty, a drzewa pogubiły liście na wczesnym mrozu przyjście, a w górach nie ma już nikogo. Niebo nas straszy niepogodą, lato do ciepłych stron umyka, w skłębionych chmurach i strumykach, a w górach nie ma już nikogo. Niebo nas straszy niepogodą, lato do ciepłych stron umyka, w skłębionych chmurach i strumykach. Wiatr tylko plącze się dokoła, na wrzosach pajęczyny wieszą i zasypiają leśne zioła. Jak smutne słowa tego pietrza, a w górach nie ma już nikogo. Niebo nas straszy niepogodą, lato do ciepłych stron umyka. W skłębionych chmurach i strumykach, a w górach nie ma już nikogo. Niebo nas straszy niepogodą, lato do ciepłych stron umyka. W skłębionych chmurach i strumykach. Dziękujemy, Andrzeju. Miło nam, że mieliśmy okazję, no ja to cię znam wiele lat, natomiast w ten sposób część osób poznała ciebie jako osobę żywą, twórczą. Słuchaj, narobiłeś nam smaka. Krzysiek, czy nie uważasz, że Andrzej powinien w Łodzi zaśpiewać na tej scenie dla publiczności łódzkiej? Witaj, Andrzeju. Cześć. Ja mam nadzieję, że po prostu przyjdzie taki szczęśliwy czas, kiedy to, co teraz jest złe, już sobie dawno gdzieś pójdzie i spotkamy się tutaj wszyscy przez takim fantastycznym, śpiewankowym, może scenicznym stole. No i dasz się poznać naszej łódzkiej publiczności. Zapraszam serdecznie. No dziękuję bardzo i przyjmuję zaproszenie. Słuchajcie, to jesteśmy umówieni, zatem proponuję wznieść toast za kontrakt. Andrzeju, piszesz ciągle piosenki, które ja śledzę, znam. Czy moglibyśmy sięgnąć do twojej nowszej piosenki? No tą, którą śpiewałeś, to ma lat chyba 50 już tak z grubsza. Ale tak powiedzmy ze 20 lat ma taka piosenka bardzo nośna jak dla mnie, toast turystyczny. Byłbyś w stanie w tej chwili zaśpiewać ją tutaj dla nas? No tak, zaśpiewam ją, bo napisałem to dla kolegi, który obchodził swoją 50, a ponieważ działał w turystyce, organizował czwartki turystyczne i nie tylko, kolega Romek z Krakowa. I tak myślałem, co tu zrobić, i napisaliśmy mu piosenkę, którą opatrzyłem tytułem Turystyczny Toast. I pozwólcie, że zaśpiewam. No to wznosimy toast. No jeżeli ktoś tam ma czym wznosić toast, to proszę tam przygotujcie, bo ja będę grał tylko. Ja tylko herbatką. Kubki w dłoń. Bądźmy zawsze dobrej myśli, pewna życia część za nami. Niechaj płonie wciąż ognisko rozpalone przed latami. Nie starzejmy się zbyt szybko,
wszak wspomnienia ciągle młode. Znieśmy toast za przyjaciół, ich pomyślność oraz zdrowie. Połączyły nas te góry, które czasem są dalekie, i piosenki tam śpiewane w kręgu ognia je znajdziecie. Nie starzejmy się zbyt szybko, wszak wspomnienia ciągle młode. Znieśmy toast za przyjaciół, ich pomyślność oraz zdrowie. Co łączyło nas, niech łączy, niech nie dzieli, co dzieliło. Bądźmy zawsze dobrej myśli i oby się nam darzyło. Nie starzejmy się zbyt szybko, wszak wspomnienia ciągle młode. Znieśmy toast za przyjaciół, ich pomyślność oraz zdrowie. Ale życie, jak to życie, różne niesie doświadczenia. Zapamiętaj dobre chwile, niech powrócą znów marzenia. Nie starzejmy się zbyt szybko, wszak dziewczyny ciągle młode. Znieśmy toast, przyjaciele, doceniając ich urodę. Nie starzejmy się zbyt szybko, wszak wspomnienia ciągle młode. Znieśmy toast za przyjaciół, ich pomyślność oraz zdrowie. No, miło nam, Andrzeju. Zostań z nami. Tak, twoje pieśni były, są i będą zawsze balsamem dla nas. Andrzeju z Marylką, zostańcie przy naszym stole, a my powędrujmy dalej piosenką. Andrzej całe życie mieszka w Krakowie. Pod tym krakowskim niebem też mieszkał Jurek Reiser, który w podobnym okresie co Andrzej pisał piosenki i ma to być wieczór anegdot różnych takich muzycznych, więc pozwolę sobie sięgnąć pamięcią. Sadzamy przy naszym stole Jurka Reisera, który patrzy na nas już niestety z niebieskiej połoniny, i przywołujemy jego osobę i też będzie jego pieśń. Ale wcześniej mała anegdota. W roku 1985 prowadziłem obóz po Beskidzie Niskim, studencki, kociołki, gitara, ognisko, te klimaty. I tak zaplanowałem, żeby 25 lipca wylądować w Zędranowej, bo tam wówczas odbywało się poświęcenie cerkwi prawosławnej, pierwszej po wojnie w Karpatach, z udziałem wszystkich duchownych biskupów polskich i nawet zagranicznych. I byli goście ze Stanów, z Kanady, Łemkowie. I tam spotkałem Jurka Reisera. I dowiedziałem się wówczas, co on tam robi. On przyjechał tam i przywiózł swojego teścia, który był Łemkiem. Jak mówię to różnym kolegom, to mało kto o tym wie, że Jurek Reiser miał żonę Marysię, która była Łemkinią. Teść pochodził z Hańczowej i właśnie był wyznania prawosławnego i tam Jurek go przywiózł. Było to dla mnie o tyle dziwne. Przegadaliśmy z Jurkiem wtedy wiele godzin, bo ta msza prawosławna, jak wiecie, nie jest taka szybka. Natomiast zadałem mu to pytanie, nie odpowiedział, nigdy więcej już tego pytania nie miałem okazji postawić. Jak to się stało? Jeżeli prześledzicie twórczość Jurka Reisera, grupa Browar Żywiec, to większość piosenek właśnie z jego autorstwa, tam nie ma ani słowa o cerkwi, o ikonostasie, o ikonach, o krzyżach, o kopułach. Nie wiem, dlaczego tak było. Natomiast Jurek napisał wiele przebojów, które śpiewamy i my tutaj, sadzając go przy naszym stole, tam z góry patrzy na nas, zaśpiewajmy jego chyba największy przebój, tak mnie się wydaje, Jaworzyna. To jest piosenka, którą baliśmy się śpiewać przy ognisku, bo jak śpiewaliśmy Jaworzynę, to następnego dnia lało. No ale myśmy łamali te klimaty i śpiewaliśmy ją wtedy i zaśpiewajmy ją teraz. Letni deszcz po dachówkach szumi, spać się kładzie każdy, kto umie zasnąć, zasnąć, gdy pada letni deszcz.
rzeki się pod mostami cisną, tysiące kropel drążą swe pismo na szybach. Na szybach kładzie cienie zmierzch. Jaworzyna górą się kłania, spod obłoków szczyt odsłania. Pogoda będzie, jutro będzie ładny świt. Rozchmurzyła się Jaworzyna, już nie płacze, śmiać się zaczyna. Pogoda będzie, jutro nie będzie smutny nikt. Noc się ściele na lasach mokrych, gasną światła w oknach domów samotnych. W nocy samotność gorsza jest. Ludzie się kryją w swoich myślach, zamknięte drzwi, zamknięte oczy, sen blisko, blisko za oknem szczeka pies. Jaworzyna górą się kłania, spod obłoków szczyt osłania. Pogoda będzie, jutro będzie ładny świt. Rozchmurzyła się Jaworzyna, już nie płacze, śmiać się zaczyna. Pogoda będzie, jutro nie będzie smutny nikt. Jaworzyna górą się kłania, spod obłoków szczyt odsłania. Pogoda będzie, jutro będzie ładny świt. Rozchmurzyła się Jaworzyna, już nie płacze, śmiać się zaczyna. Pogoda będzie, jutro nie będzie smutny nikt. W twórczości Andrzeja Wierzbickiego z tego samego okresu jego piosenki są przesycone tymi cerkiewnymi klimatami, prawda? Tak, Darku, piosenka Andrzeja Wierzbickiego. Beskid. Beskid, proszę bardzo. A w Beskidzie rozgłocony Bóg. A w Beskidzie rozzłocony Bóg. Będę chodził bukowiną, z dłutem w ręku, by w dziewczęcych twarzach uśmiech rzeźbić. Niech nie płaczą już, niech się cieszą po kapliczkach moich dróg. Beskidzie malowany cerkiewny dach, Beskidzie zapach miodu w bukowych pniach. Tutaj wracam, gdy ruda jesień na przełęcze swój tobu niesie. Słucham bicia dzwonów w przedwieczorny czas. Beskidzie malowany wiatrami dom, Beskidzie, tutaj słowa inaczej brzmią, kiedy krzyczę w jesienną ciszę, kiedy wiatrem szeleszczą liście, kiedy wolność się tuli w ciepło moich rąk. Gdy jak źrebak się tuli do mych rąk. A w Beskidzie zamyślony czas. A w Beskidzie zamyślony czas. Będę chodził z nim pod daszem gór, by zerwanych marzeń struny przywiązywać niespokojnym dłoniom drzew. Niech mi grają na rozstajach moich dróg. Beskidzie malowany cerkiewny dach, Beskidzie zapach miodu w bukowych pniach. Tutaj wracam, gdy ruda jesień na przełęcze swój tobu niesie. Słucham bicia dzwonów w przedwieczorny czas.
wyjdzie malowany wiatrami dom. Beskidzie, tutaj słowa inaczej brzmią, kiedy krzyczę w jesienną ciszę, kiedy wiatrem szeleszczą liście, kiedy wolność się tuli w ciepło moich rąk. Gdy jak żrebak się tuli do mych rąk. Piękna piosenka Andrzeja Wierzbickiego. Tak. Słuchajcie, takich twórców mamy więcej. No tak. Trzeba przychodzić częściej na śpiewanki. Mamy taką sytuację, że te pieśni są... Punkowe. No tak, Marcin jest wybitnym skrzypkiem z innej bajki. Słuchajcie, ale w tej... Tak. Na śpiewankach nie mieliśmy, ale... Tak, słuchajcie, ale my jesteśmy w określonych klimatach i w tych klimatach, w tym naszym świecie, który sobie stworzyliśmy, który pielęgnujemy, mamy swoje pieśni i autorzy są w dalszej kolejności. Najpierw pieśni. I niestety tak bywa, że pieśni są bardziej znane od ich twórców. Adam Drąg. Adam Drąg jest autorem wielu, wielu pieśni. Przepiękna to jest. Natomiast jego osoba jest mniej znana. My dzisiaj chcemy właśnie pewne prawdy odkrywać i pokazywać. Miło nam będzie, jeżeli uda nam się w tej chwili posadzić przy naszym stole Adama Drąga. Jest to możliwe, Krzychu? Adamie, czy zechcesz usiąść przy naszym stole? Halo? Staramy się wykorzystać te nowinki, jakie tutaj... Właśnie nie potrafię się uruchomić. O! Ale już cię słychać, Adaś. Ale ja muszę siebie też zobaczyć, nie? No. Adam, no to lustro polecam. Zaraz to zrobię. Jeszcze chwilę. Adamie, głos już mamy, więc pozwól, że skieruję do ciebie takie słowa. Musisz się z tym pogodzić, pewnie już to zrobiłeś. Twoje piosenki są bardziej znane od ciebie. Pogodziłeś się z tym już? No słuchaj, no muszę zobaczyć tą kamerę. No co mnie denerwujesz, Jurek, no. Nie widzę ikonki kamery. Już moment. Jest po lewej od mikrofonu. Moment, może. No, ale właśnie nie mam jej. Zniknęła mi. Zaraz, Krzysztof, zaraz znajdziemy. Poczekaj. Jeszcze moment. Mimo wszystko łączymy dwa światy w tej chwili. Prezenter odebrał ci możliwość nadawania obrazu. Taki komunikat pisze tu. Już wiem. Już wiesz, to Krzysztof. O, może. Jeszcze nie mam ikonki. Jest. Hurra! Jak gol na meczu piłkarskim. Jest Adam. Witamy, Adamie. Cześć. Mamy połączenie obrazem i też dźwiękiem. Jeszcze Tomek musicie rzucić na wizję. Ja tutaj już instrument przygotowany. Z tyłu tutaj, jak zobaczycie, o, odsłaniam, moje kochanice. A, tak. Widzicie? No. A zagram tutaj. Adamie, więc co proszę ciebie, miło nam, że jesteś, że dotarłeś do naszego stołu muzycznego razem ze swoimi pieśniami. Powiedziałem już, byłeś zaaferowany, że twoje piosenki są bardziej znane od ciebie, ale to chyba pogodziłeś się z tym. Ale my tutaj nie, prostujemy to. Nie, piosenki żyją, a ja... Póki co jeszcze żyję. Piosenki jeszcze będą żyły. Dlaczego ty tak mało teraz koncertujesz? Powiedz. Posłuchaj, nie wiem, czy wiesz, że jest jakaś pandemia. Ojej, no dobrze, ale załóżmy, że był czas przed pandemią i że będzie czas po pandemii. Adam, Krzysztof grałem. Nawiązuje do twojego koncertu w Kejapabie. Ja rozumiem. Posłuchaj, ale jak już poruszamy ten temat, to z przyjemnością znajdę się tam, o tam w Kei, w tawernie Keja i z przyjemnością zagram. Adaś, bo my w każdy czwartek... To jedna osoba,
która by chciała słuchać, to dla tej jednej osoby to jest radio. Wiesz, my w każdy czwartek w normalnym, realnym życiu bez tej pandemii mamy takie śpiewanki gitarowe. I tam twoje piosenki są bardzo, bardzo często śpiewane i bardzo często jesteś wspominany poprzez różnych festiwali, na których bywamy i bywaliśmy, prawda? I bardzo chętnie byśmy cię kiedyś oczywiście zobaczyli. Ale dlatego się wpraszam, przepraszam do Kei, że ja po prostu tworzę cały czas. Te moje kochanice tworzą to muzykę. Czuj się zaproszony. Ja muzykę. Przygotowuję w tej chwili, już mam materiał cały gotowy na drugą płytę. Niech tylko ta cholerna pandemia się wyemituje tam gdzieś w inną stronę, przestworza czy do piekła i wtedy nagram płytę drugą. I dlatego chcę się spotkać z wami, żeby zaprezentować, co w ten drąg tworzy w tej chwili. A tworzy trochę inaczej. Ale dzisiaj zostałem zaproszony przez Jurka ze starymi piosenkami. I stare piosenki, jak sobie policzyłem, one mają, niech ktoś nie spadnie z krzesła, około 50 lat. Świeżynki. Także nie wiem. Może wy wszyscy razem macie 50, ale to zostawmy. O, dziękujemy ci. To liczenie. W każdym bądź razie Jurek poprosił mnie o muzykę, muzyka i poprosił mnie o Połoniny Niebieskie, co z dużą satysfakcją, naprawdę, dziękując za zaproszenie, za chwileczkę wam zaśpiewam. Co wy na to? Adamie, oczywiście, ja tylko mam jedną informację dla świata, bo ty wiesz, ja wiem, że nas z Adamem Drągiem łączą piosenki, ale łączy też data urodzenia. Jakbyście chcieli, to my 18 lipca obaj obchodzimy urodziny. Prawda, Adamie? Dobrze. To jeszcze wymyśl datę śmierci i będziemy usatysfakcjonowani. Adam, a może zagramy kiedyś taki koncert urodzinowy 18 lipca moich i twoich piosenek? Musimy pomyśleć. Przed tą wspólną datą, o której mówisz. Jak tak słucham i sobie rozmawiamy, to sobie myślę, zagram potem Połoniny Niebieskie za sekund kilka. Tak? Natomiast tak sobie myślę, że może wtedy wymyślimy jakiś koncert online. Pan Bóg nam pomoże stworzyć tą transmisję na ziemię. I wszyscy jak się tam już zbierzemy, to w różnej kolejności wchodzimy. To zagramy koncert dla tych ziemskich tutaj małolatów. To naszych. Będzie bardzo długi koncert. Zanim Adam zacznie śpiewać... Całą wieczność mamy na to. Zanim Adam zacznie śpiewać, to ja jeszcze może powiem państwu, którzy nie bardzo, może są mocno obeznani z piosenką turystyczną, że te dwie piosenki, które Adam nam za chwilę zaśpiewa, to są takie, bez których w zasadzie żadna poważna impreza turystyczna, żadne ognisko nie może się odbyć. To są po prostu sztandarowe przeboje piosenki turystycznej. Kochani, zobaczycie mistrza w akcji, Adaś Drąg. A posłuchajcie, jeszcze tak anegdotycznie troszeczkę, bo Jurek Świerczyński to wywołał. Otóż zawsze w okolicach Bożego Narodzenia, Sylwestra, jest telefon do mnie, zawsze, i ten telefon brzmi tak. Cześć Adam, co tam u was na dole, bo ja dzwonię z chaty na Połoninie Wetlińskiej. Śpiewamy akurat w tej chwili jakąś twoją piosenkę i leci transmisja z chaty do mnie bezpośrednio do domu tutaj na dole. Tak było. Jurek, dzięki za tę pamięć. No. Adamie, jak wiesz, chaty nie ma, ale jak była, to śpiewałem. Ale śpiewam z różnych miejsc swoje piosenki i wtedy mam zwyczaj dzwonić do Adama i się łączymy i jest miło, prawda? Ech, muzyka. Prosimy. Dajcie mi te małe skrzypce, może na skrzypcach wygram. Wiatr i pochyłą ulicę i noc, co taka niezwykła. Muzyka. Spod smyka zielony kurz, gwiazdy zielone w dół. Smyka damy karą, bukiety róż. Muzyka. Spod smyka zielony kurz, są gwiazdy zielone spod smyka, damy karą, bukiety róż. Uwzględnijcie mizerne granie i nie bijcie, gdy wezmę źle, jaki tom na struje barani, na GDA czy E. Muzyka.
spod smyka zielony kurz. Gwiazdy zielone spod smyka, damy karo, bukiet róż. Muzyka, 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 spod smyka zielony kurz. Lecą gwiazdy zielone spod smyka, damy karo, bukiet róż. Na moście stoję przed liściem, światło na smyk się sypie. Słuchajcie, to dziecko nuci w czarodziejskim pudełku skrzypiec. Muzyka, 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 spod smyka zielony kurz. Lecą gwiazdy zielone spod smyka, damy karą, kobiety róż. Muzyka, 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 spod smyka zielony kurz. Lecą gwiazdy zielone spod smyka, damy karą, kobiety róż. No, 50 lat temu powstała piosenecka. A teraz to, co nas łączy, tak naprawdę nas łączy to, że już co otworzymy Facebooka albo dowiadujemy się, że ktoś odchodzi. Pięknych ludzi odchodzi mnóstwo i te połonienie niebieskie, które też powstało około 50 lat temu, służą temu, żeby wydobyć taką refleksję, która nie jest smutną refleksją, która jest refleksją tak naprawdę pełną nadziei, że świat potrafi być inny. Posłuchajmy dokładnie. Połonienie niebieskie. Gdy nie zostanie po mnie nic oprócz pożółkłych fotografii, błękitny mnie przywita świt w miejscu, co nie ma go na mapie. I kiedy sypną na mnie piach, gdy mnie okryją cztery deski, to pójdę tam, gdzie wiedzie szlak, na połonie, na niebieskie. Podwiezie mnie błękitny wóz, ciągnięty przez błękitne konie. Przez świat błękitny będzie wiózł nasz zaniebieszczy w dali błonie. Od zmartwień wolny i od trosk pójdę wygrzewać się na trawie. A czasem, gdy przyjdzie chęć, z góry na ziemię się pogapię. Popatrzę jak wśród smukłych barw wiatr w przedwieczornej ciszy koła. Trochę mi tylko będzie żal, że trawa u was ta zielona. Trochę mi tylko będzie, będzie żal, że trawa u was ta zielona. Piękne, nieśmiertelne pieśni. Adamie, mówiłeś o znaczeniu tej piosenki. Tak, to jest piosenka, która
wprowadziła nowy termin na moment, kiedy kończymy ziemską wędrówkę. Wiesz zapewne, że to jest używane nie tylko wtedy, to weszło również w inną twórczość i ja również pozwoliłem sobie w jednej z piosenek wykorzystać ten twój propagowany przez tą piosenkę zwrot Połoniny Niebieskie. Pozwól, że zaśpiewam ci piosenkę, w której właśnie to wykorzystuję. Jest to piosenka, jaką napisałem dla Ludka Pińczuka, legendarnej postaci Bieszczadów. Żyje do dziś dnia w Wetlinie. To jest ten, który mieszkał najdłużej na Połoninie Wetlińskiej i który ją w dużym stopniu stworzył. Piosenkę napisałem, kiedy on miał 50 lat pobytu w Bieszczadach, czyli było to lat temu 10. A piosenka brzmi tak i tam w końcówce pojawi się właśnie ten motyw. Ta piosenka miała swoją historię, bo ja ją napisałem dla Ludka, a później, kiedy Waldka wyganiano z Przełęczy, doprowadziłem Waldka do tej piosenki. Ale teraz zaśpiewam ją w oryginale, czyli w tej pierwotnej wersji. To będzie piosenka prawdziwa, a więc zacznie się od tego, że Lutek, nim przyjechał w Bieszczady, miał być górnikiem. Stąd tłumaczę, dlaczego pojawi się ten termin czarne chwile. To jest, tak wyraziłem jego pobyt na Śląsku. Jeżeli w tej piosence pojawi się Ukraina, a się pojawi, to ona ma dwojakie znaczenie, bo z jednej strony z chatki Puchatka widać ukraińskie góry i tam też można się było napić ukraińskiej wódki, prawda? Na którą mówiło się w skrócie Ukraina. Resztę chyba zrozumiecie, bo jest to czytelne. Zamiast pod ziemią gdzieś przeżywać czarne chwile, uciekłeś w góry, by mieszkać na Połoninie. Lutek, pilnuj tych gwiazd w domu na Połoninie. Wypijmy jeszcze raz, nim nasza gwiazda przeminie. Tak już 50 lat żyjesz ponad chmurami i tylko czasem ja padnę tu z kolegami. Lutek, pilnuj tych gwiazd w domu na Połoninie. Wypijmy jeszcze raz, nim nasza gwiazda przeminie. Przynoszę ja, ty dajesz Ukrainę. Miło płynie nam czas, pewnie kiedyś przeminie. Lutek, pilnuj tych gwiazd w domu na Połoninie. Wypijmy jeszcze raz, nim nasza gwiazda przeminie. Nie ma się smucić, co każdy kiedyś przeminie. Dobrze, że los nam dał te chwile na Połoninie. Lutek, pilnuj tych gwiazd w domu na Połoninie. Wypijmy jeszcze raz, nim nasza gwiazda przeminie. Nim przyjdzie zmienić świat zielony na niebieski, chciałbym jeszcze nie raz w twoim domu się zmieścić. Lutek, pilnuj tych gwiazd w domu na Połoninie. Wypijmy jeszcze raz, nim nasza gwiazda przeminie. A kiedy przeminiesz ty, ja także kiedyś przeminę. Mieszkać będziemy na niebieskiej Połoninie. Lutek, pilnuj tych gwiazd w domu na Połoninie. Wypijmy jeszcze raz, nim nasza gwiazda przeminie.
Lutek, pilnuj tych gwiazd. W domu na Poloninie wypijmy jeszcze raz, nim nasza gwiazda przeminie. Waldek, pilnuj tych gwiazd w galerii nad Berechami. Rzeźbą odpocząć daj, usiądź przy ogniu z nami. Jak powiedziałem, wplotłem do tej piosenki Waldka, bo Waldek mieszka pod Połoniną na Przełęczy Wyżnej, rzeźbi te swoje rzeźby. I był moment, kiedy chciano go wyrzucić i myśmy go wtedy tak gremialnie bronili, nawet byliśmy w telewizji, Małgosia Brzezińska załatwiła transmisję i dlatego też pozwoliliśmy sobie Waldka poprosić, by usiadł z nami przy stole. Waldku, mamy łączność jestem, z Waldkiem? Jestem. O, szanowni, jestem, słychać mnie. Szanowni zebrani, słychać Waldka za chwilę. Tak, Tomek już rzucił cię do naszego stołu, siadasz tutaj. Waldku, ty mieszkasz pod Połoniną, prawda? Ludka już na górze nie ma, chatki puchatka nie ma, a ty ciągle tam tkwisz. I w tym miejscu jest. W tym miejscu płonie twoje ognisko. Pomieszkuję. No pomieszkujesz, ale tam płonie takie ognisko, które ty rozpalasz, przy którym można usiąść. Ostatnio Łukasz Nowak z Caryny, widziałem, też został przez ciebie ugoszczony przy tym ogniu, tym ciepłym. I z tego miejsca wysyłasz pozytywne sygnały w świat, a można u ciebie odpocząć, napić się herbaty, pogadać z tobą, ogrzać. I nie tylko herbaty. No, można, to prawda, co no, jest to trochę utrudnione, powiedzmy sobie, bo do tej pory było to ognisko, a niestety jest teraz grillem. To wymóg taki po prostu. No, walczyłem z tym długo, ale niestety się nie dało, bo przepisy są takie, jak są. Grilla można, a ognisko nie. I to jest takie, no trudno. Ale się pali. To ciepełko, tak, on emanuje z tego miejsca, to prawda. Tak. Waldek. Ale z tego miejsca też idą rzeźby w świat twoje, które rzeźbisz, prawda? Z dobrą energią. No, tak. No w sumie tak, to prawda, bo jest to moje główne zajęcie, ale muszę powiedzieć, że w zasadzie spod tego dachu i tego ogniska to mnóstwo muzyki popłynęło też. To jest rzeźby rzeźbą, nie tylko, bo i, no, malujemy czasami coś tam oczywiście. A i bywa, że śpiewamy. Zresztą sam nie, też gościem byłeś tam często przy tym ogniu. Nie tylko ty, zresztą Łukasz, a jeszcze paru innych osób, które no, w Bieszczadach nie tylko śpiewają, ale jak trafią pod ten dach, oczywiście, no to muza leci pięknie tam. To prawda, jest miejsce do tego chyba odpowiednie, no co prawda. Czasami miewa trudne okresy, ale generalnie tak to wygląda. Potwierdzam to, co mówisz, Waldek. A jak twoje rzeźby się aktualnie mają? No dobrze się mają, bardzo dobrze się mają. Ale twoje sprawne ręce na pewno coś w tej chwili, jak cię znam, tworzą. Masz pod ręką jakąś... No tak, teraz akurat jestem w domku i no, oczywiście dalej tam sobie straszydła. Tak. O tak, takie sobie straszydła robię dla no, znajomych w zasadzie, bo się im podobają po prostu, ale robię różne rzeczy, więc to takie sobie w domku teraz posiaduję, bo pogoda i halny, także mało ludzi w tej chwili jest, zresztą mamy taką sytuację, jaką mamy, no więc tak. Waldek, ale dajesz sobie radę z wilkami, bo wilki w Bieszczadach was atakują ostatnio. No tak, tu gdzie jestem w tej chwili mam takie okno, z którego właściwie widzę każdą zwierzynę, łącznie zresztą no, na Facebookach często tam pokazuję wilka, żubra, rysia nawet, to mam z okna widuję, bo tak szczęśliwie sobie ułożyłem to, że mieszkam w takim miejscu. To jest bardzo, bardzo sympatyczne, a drugim miejscem właśnie takim moim życiowym w zasadzie to jest ta Przełęcz, no i generalnie galeria nad Berechami. Tak, a wilki tak. Mam nawet na podwórku, czmychają sobie. Mam małe zmartwienie, bo koty mam. No, na razie stan jest pełny, nic nie zginęło. No, sobie dają radę.
Waldek, ugościłeś mnie nieraz przy tym ognisku. Pozwól, że chciałbym ci teraz... dałeś mi dużo, więc ja chciałbym ci teraz dać jakąś piosenkę. Czy masz jakąś piosenkę, którą teraz chciałbyś ode mnie wziąć? No tak, oczywiście. Ilekroć cię widzę, to cię pytam, czy masz dla mnie czas. Domyślam się, że chodzi ci o piosenkę Powiedz mi, czy masz, tak? Tak. Tą, którą grałem dla ciebie w programie telewizyjnym, tak? I o ten czas, tak. Zawarte w tym. Tak, ta piosenka ciągle jest aktualna, bo czas dalej jest, mimo tej pandemii, czasu spędzanego w domu towarem, którego mamy chyba za mało dla siebie. Waldku, z wielką przyjemnością zagram ci teraz tę piosenkę. Dziękuję bardzo. Powiedz mi, czy masz dziś dla mnie czas, żeby razem być, może nawet śnić, dobrą drogą iść, zgubić czarną myśl, życia słodycz pić, żyć, po prostu żyć, bo czas jak rzeka nam ucieka i tak mija dzień za dniem. Krótkie chwile, dobre tyle, jutro będzie, dzisiaj jest. Jak rzeka nam ucieka i tak mija dzień za dniem. Krótkie chwile, dobre tyle, jutro będzie, dzisiaj jest. Powiedz mi, czy masz dziś dla mnie czas, żeby moje brać, żeby swoje dać, dobrą chwilę mieć, stanąć, a nie biec, złapać dobry czas, jeszcze jeden raz, bo czas jak rzeka nam ucieka i tak mija dzień za dniem. Krótkie chwile, dobre tyle, jutro będzie, dzisiaj jest. Waldek, mówisz i masz. Chcemy przy tym stole, Waldek, siedzisz przy naszym stole dalej, natomiast my chcemy przy tym stole też i siedzi z nami na pewno Krzysiek, patrzy na ciebie Andrzej Koczewski, prawda? Andrzej bywał tutaj, śpiewał razem i na Markiem, pewno... Markiem tak, razem. I na pewno razem w tej chwili z Markiem Górskim patrzą na nas z góry, więc wypada tutaj Andrzeja przywołać pieśnią. Jeden wspólny koncert, niejedne śpiewanki, teraz co? Niebieskie Połoniny. Ale są jest z nami cały tak. czas. Wieczór w granatowym swym płaszczu gwiazdy już pozapalał. Skątów wyłażą zrudziałe smutki, a my gramy na swych gitarach. I ciche nutki zbieramy, by grały nam razem do taktu. Niebieskie myśli odganiamy, bo przecież jeszcze nie czas. Jeszcze nie czas swe marzenia do walizek kłaść. Jeszcze nie czas, by piosenki
nasze śpiewał tylko wiatr. Jeszcze nie czas, by gitary spały na dnie szaf. Póki tyle jest muzyki jeszcze w nas. A kiedy zabraknie przyjaciół, by wieczór przegadać do rana, to przecież masz jeszcze swoją gitarę, strun kilka, melodii parę. Gdy piasek nie chce się wsypać pod oczy i do snu zaprosić, to trzeba gdzieś odejść, by dłużej nie płakać, by smutku w swym sercu nie nosić. Jeszcze nie czas swe marzenia do walizek kłaść. Jeszcze nie czas, by piosenki nasze śpiewał tylko wiatr. Jeszcze nie czas, by gitary spały na dnie szaf. Póki tyle jest muzyki jeszcze w nas. Gdy włożą cię w dębową skrzynkę, niech włożą razem z gitarą, niech w niebie ci grają struny srebrzyste, melodię twą ukochaną. Jeszcze nie czas swe marzenia do walizek kłaść. Jeszcze nie czas, by piosenki nasze śpiewał tylko wiatr. Jeszcze nie czas, by gitary spały na dnie szaf. Dopóki tyle jest muzyki jeszcze w nas. Moje góry, moja tęsknota, tuż za życiowym zakrętem, za niebieskim drogowskazem zobaczę łąki kwitnące. Nad nimi roje motyli. Ich lekkością prowadzona dotrę do strzępionej granicy pod obłokami nieba, gdzie ptak o wolności śpiewa. I będę tańczyć, tańczyć, tańczyć na szczytach zielonych wzgórz. I jeszcze wyżej pójdę w góry, gdzie pieśni kołysze wiatr. Stanę pośród obłoków, zatańczy ze mną świat. I proszę Państwa, żeby tak mogło się dziać, bo teraz się nie może tak dziać, to chociaż może się to dziać troszeczkę w Kei. W tym miejscu, proszę Państwa, apeluję do tego, żeby uiścić jakiś drobny grosik na Keję. Jestem ambasadorem teraz Kei w Keja, pubie. No bo inaczej to tego miejsca może nie być. Ja chciałem w tym momencie podziękować Państwu za to, że po prostu wyrażacie bardzo duże zainteresowanie tym, co się dzieje, czy damy sobie radę, czy przetrwamy. Mam mnóstwo od Was telefonów, SMS-ów. Jest to naprawdę przesympatyczne, bo tak naprawdę to wszyscy przez te wszystkie lata tworzymy taką fajną, wspólną rodzinę, taką cieplutką. Spotykamy się. Prawda jest taka, że 80% naszych gości to starzy znajomi. Znamy się od lat, spotykamy się czasem nie tylko w Kei, czasem nawet prywatnie. I no, tworzymy coś, co naprawdę nie jest dzisiaj takie codzienne. Także mam nadzieję, że przetrwamy tą pandemię. Będziemy mogli się dalej z Państwem spotykać już nie online, tylko przy stołach. Dziękuję za tą wszelkie przejawy życzliwości i także za pomoc, którą spożytkowujemy w tej chwili na nasze bieżące potrzeby. Łatamy wszelkie dziury, jak tylko możemy. I na skromną pomoc dla artystów, którzy biorą udział w tych online'owych wydarzeniach. Dziękuję ślicznie. Pamiętajcie, kupując wirtualny bilet, pomagacie przetrwać Kei, pomagacie przetrwać artystom,
pomagacie doczekać nam do czasów, kiedy znowu będziemy się mogli wspólnie spotykać. Tak, tak. Proszę Państwa, jutro 14 marca. 14 marca 2015 roku odszedł od nas Andrzej Koczewski. Chociaż 6 lat temu już nastąpił kres jego ziemskiej wędrówki, to pozostały jego piosenki. One dalej są wykonywane, słuchane, lubiane i chyba jeszcze długo tak będzie. Andrzej Koczewski był, jak to się dzisiaj mówi, człowiekiem renesansu. Był wszechstronnie uzdolniony, zarówno w dziedzinie nauk ścisłych, był architektem i do końca życia pracował w tym zawodzie, jak i też nauk humanistycznych. Był poetą, był tłumaczem, doskonale znał język angielski i tłumaczył poezję z tego języka, między innymi poezję Lee Hazelwooda. Był też uzdolniony w zakresie nauk artystycznych. Był kompozytorem, aranżerem, wykonawcą, a nawet jurorem na wielu przeglądach piosenki turystycznej. Najbardziej znany jest ze swoich piosenek wykonywanych łącznie ze Zbigniewem Bogdańskim, a później z Markiem Górskim. Natomiast aktywność sceniczna Andrzeja Koczewskiego była jeszcze wcześniej, jeszcze w czasach, kiedy był uczniem 4. Liceum Ogólnokształcącego imienia Emilii Strzanieckiej, gdzie właśnie grał w zespole Bałałajki. Grał tam na dąbrze altowej. Wspomnijmy Andrzeja Koczewskiego jeszcze jedną piosenką. Wokół góry, góry i góry i całe moje życie w górach. Ileż piękniej drozdy leśne śpiewają niż śpiewa płatny na chórach. Wokół lasy, lasy i wiatr i całe życie w wiatru świstach. Wszyscy, których kocham, wita was modrzewia i kona złocista. Jak łasiczki ścieżka w śniegach, droga życia była kręta. Teraz zeszła z lasu na mnie młodych jodeł zieleń święta. Ważne są tylko kopuły pieśni, które na górze wysokiej zostaną. Nikt nie szuka inicjałów cieśli, gdy cieśle dom postawią. Wokół góry, góry i góry i całe moje życie w górach. Ileż piękniej drozdy leśne śpiewają niż śpiewa płatny na chórach. Wokół lasy, lasy i wiatr i całe życie w wiatru śwista. Wszyscy, których kocham, wita was modrzewia i kona złocista. Nieludzką ręką malowany jest wielki smutek duszy mojej, lecz nawet z łódzkiej ikonie ja nigdy nic nie powiem. Wokół góry, góry i góry i całe moje życie w górach. Ileż piękniej drozdy leśne śpiewają niż śpiewa płatny na chórach. Wokół lasy, lasy i wiatr i całe życie w wiatru śwista. Wszyscy, których kocham, wita was modrzewia i kona złocista. Wokół góry, góry i góry i całe moje życie w górach. Ileż piękniej drozdy leśne śpiewają niż śpiewa płatny na chórach. Wokół lasy, lasy i wiatr i całe życie we wiatru świstach. Wszyscy, których kocham, wita was modrzewia i kona złocista. Modrzewia i kona złocista. Że warto jeszcze powiedzieć, że Andrzej oprócz tego, że był obdarzony, tak jak już tu powiedziano, mnóstwem przymiotów, był po prostu fantastycznym, ciepłym facetem i skromnym, który zawsze fantastycznie przyjeżdżał tu do nas i jak przyjaciel siadał przy stołach i na scenie i wspólnie razem śpiewaliśmy. Będziemy go zawsze pamiętać i on zawsze będzie z nami. Takich artystów, których będziemy wspominać, jest sporo. Na pewno myślę, Krzyśku, że ta formuła wygląda na rozwojową.
i myślę, że przy tym stole będziesz mógł sadzać różnych bardów, masz ich tu całą plejadę. Pamiętasz, sąsiadem twoim jest Janusz Strąkowski, tak, autor Przeboju na Trzeba. Pamiętasz nasze rozmowy w kuluarach, kiedy miało to się tworzyło? I mówiliśmy, wymienialiśmy ileś osób i mam nadzieję, że tą muzyczną gawędę pociągniemy na kolejne wydarzenia cyklicznie i będziemy zapraszać kolejne ikony piosenki turystycznej, które być może szerszym gronu państwa są nieznane, ale na pewno znacie ich piosenki, jeżeli kiedyś siedzicie przy ognisku wakacyjnym. No to fajnie. Na pewno też będzie na takich spotkaniach z nami Wojtek Belon, który też już z niebieskiej połoniny patrzy. Wojtek Belon napisał pięknych piosenek, mnóstwo śpiewanych do tej pory przez nas i zespół jego istnieje dalej. Chyba najbardziej znaną piosenką Wojtka Belona, nawet takie badania kiedyś były robione, to jest Majster Bieda. Piosenka, która jest napisana o i poświęcona konkretnej osobie, natomiast nazwana bardzo tajemniczo. Majster Bieda, co później wyszło delikatnie, to jest Władek Nadopta, nieżyjący już od kilkunastu lat, bieszczadnik. No i do tej pory niewiele osób wie, że to jest piosenka właśnie o nim. Ja napisałem parę piosenek o bieszczadnikach, o Ludku już słyszeliście, natomiast napisałem też piosenkę o moim przyjacielu bieszczadzkim Krzysztofie Brosie, który żyje i za życia już może słuchać swoich piosenek. I jeżeli się tylko nam uda, to będziemy Krzysztofa sadzali przy naszym stole. Krzychu, jak wygląda połączenie z Bieszczadami? Nie wiem, ja o, Krzysztof! Witamy. Brawo! Witaj serdecznie, Krzysztofie, przy naszym stole. Jesteś postacią, o której śpiewają już piosenki, ale ja na początek, zanim zaczniemy rozmowę, mam dla ciebie niespodziankę. Wiesz o piosence, bo już ją śpiewałem nawet osobiście ci na Półwyspie, gdzie mieszkasz, ale nie wiem, czy wiesz, że w twoim miejscu, gdzie mieszkasz, też tworzą się inne dzieła. Pozwól, że zaprezentuję ci Mirkę, którą kiedyś już poznałeś, jak przyjechaliśmy. I Mirka, witaj, Krzysiu, witaj. I Mirka, że tak powiem, ma dla ciebie wiersz niespodziankę, gdzie pojawi się twój pies. Posłuchaj. Na Półwyspie Brosa. Niebo pochylało się nad ziemią słonecznym błękitem dnia. Mgły zalegały w dolinach. Szybował gdzieś w górze ptak. Przekwitały osty na stokach, czerwienił bukowy liść. Płynęły wody jeziora. Coś naprzód kazało nam iść. Rozpalić na brzegu ognisko, w sercach wzniecić żar, by nosić we wspomnieniach te skałki, plażę i jar. Dopłynąć do wyspy szczęśliwej, palcem znaczonej na mapie, gwiazd zobaczyć tysiące, posłuchać, jak toro chrapie. I swoje zmrużyć powieki już pod namiotem nocy. Otulić marzeniami z powodu braku kocy. We wzorki z nutkami stu zaśpiewanych u ciebie piosenek. Tak, Krzysztofie. Brawo, dziękuję. Także przekaż to torowi, jak go spotkasz. Może tam pod progiem gdzieś leży. Prawda, że nawet już toro przeszedł do twórczości nieśmiertelnej. Krzysztofie, ja dobrze kojarzę, bo znam twoją historię, ale lud o tym nie wie, że to w grudniu będzie równa rocznica, jak ty tam mieszkasz na tym wygnaniu. Prawdą jest to? Zaraz, to nie jest żadne wygnanie. To było prowokacyjne. Dobra, ja prowokacje lubię. To ile lat szczęśliwie tam już mieszkasz? Oczywiście, 40 lat będzie Boże Narodzenie, bo ja zjechałem w Bieszczady w 81 Boże Narodzenie. Nie na Sanną jeszcze, na Sanną się przeniosłem parę miesięcy później. No i tkwię mimo różnych dziwnych zawirowań przyrody, władzy, zdrowia, tkwię. Jest mi dobrze. Krzysztofie, a jak nazywa się to miejsce, gdzie ty mieszkasz? Na mapie? Na mapie to tak się nazywa, podobno Półwysep Brosa. Nie wiem, czy to rzeczywiście tak faktycznie urzędowo, to jest Teleśnica Sanna numer 1.
No ja wiem. To tak w dowodzie może masz wpisane, gdyby adresy były wpisywane. Tak, Krzysztof, jesteś ewenementem, ponieważ nazywasz się Krzysztof Bros i mieszkasz na Półwyspie Brosa. Masz własny półwysep. Krzysztofie, ale nie mieszkasz tam przecież sam. Od zawsze otaczają cię tam jakieś żywe istoty. No, tutaj się urodziło i wychowało dwoje moich dzieci. Krzysiek mieszka ze mną. Ula poszła w świat, ale jest w tej chwili w Polsce i zapowiedziała na przyszły tydzień odwiedziny. No, a jeżeli chodzi o zwierzęta, to ja od małego lubiłem konie i te konie są. To są konie wolne. Parę dni temu, 4 marca, przybyło nam jedno koniątko z rodziców, które tutaj są u mnie w stadzie. Bardzo zabawna historia, w sensie, no, w zimie w wolnych koniach jest małe i ono się czuje doskonale. No ale o tym to kiedy indziej i w innej formie, bo ja lubię nakręcić jakieś tam filmiki, zdjęcia, coś opublikować. I zresztą to jest jedyna para, że tak powiem, a para artyzm, dlatego że ja jestem raczej techniczny. Nie, owszem, dzieła sztuki lubię oglądać, słuchać, ale tworzyć to ja wolę coś w metalu czy w hodowli w zwierzętach. Krzysztof, wszystkie twoje zwierzęta mają imiona, a czy nowy konik już jest nazwany jakoś? Ma imię? Nie. Ja wołam Źrebiczka, a co będzie dalej, to... No bo jest dziewczynka. Bardzo ładna, taka myszata, właściwie po ojcu to tak może być czarna, bo tata jest czarny. Przepraszam, Kary, bo to mnie obraził uczuć koniarzy. No nie ma imienia jeszcze. Krzysztof, wyobraź sobie, że ja napisałem ci piosenkę w tamtym roku w czerwcu. Dwukrotnie już ją śpiewałem w Kejapabie. Natychmiast jak napisałem, był taki koncert, który był transmitowany do internetu. Ty wówczas go oglądałeś, a wtedy telewizja Arte kręciła film o tobie, prawda? I było takie wydarzenie. Później grałem jeszcze raz w styczniu i zawsze w twojej piosence rozładowywała się bateria w mojej gitarze. Może tym razem pozwól, że trzeci raz z tego miejsca zagram piosenkę dla ciebie z nadzieją, że w końcu, Tomek się uśmiecha, bo opowiadałem mu przed koncertem, że w końcu ta gitara nie będzie brzęczała na twojej piosence. A przy okazji przepraszam za tamte wykonania niedoskonałe przez gitarę. Posłuchasz swojej piosenki dzisiaj? Tak, a sprawdziłem, ja mam na laptopie 99% i ładuję. Dobrze. No dobra. Czy jest nadzieja, że tobie też nie padnie laptop? To jedźmy piosenkę, Krzysztof, którą napisałem dla ciebie. Światło w programie i z tyłu była zgaszona żarówka. Słucham cię. Zostań z nami, Krzysztofie. Na wschodnim brzegu wolno płynie czas. Nawet san leniwie płynie, jakby trochę zgasł. Muły na niebie nie śpieszą się. Tutaj wszyscy wiedzą, czas nie liczy się. Więc płyńmy do Brosa, płyńmy póki czas. Niech życie się toczy pod niebem pełnym gwiazd. Tu konie się pasą, radośnie wita pies i nie ma po kątach niepotrzebnych łez. My odpływamy, by powrócić znów. Ty tutaj pilnuj swoich wymarzonych snów. Siadaj
na konia, jedź dokąd chcesz. Po drogach, bezdrożach koń wiedzie cię. Więc płyńmy do Brosa, płyńmy póki czas. Niech życie się toczy pod niebem pełnym gwiazd. Tu konie się pasą, radośnie wita pies. I nie ma po kątach niepotrzebnych łez. Płyńmy do Brosa, płyńmy póki czas. Niech życie się toczy pod niebem pełnym gwiazd. Tu konie się pasą, radośnie wita pies. I nie ma po kątach niepotrzebnych łez. Krzysztofie, czy piosenka jest prawdziwa? Wszystko się zgadza, Krzysztof już... Dziękuję. Za piosenkę serdecznie dziękuję. Prawdziwa o tyle, że są i konie, i pies. No i tu rzeczywiście nie ma niepotrzebnych łez. Zapraszam serdecznie. Tylko pozazdrościć. Krzysztofie... Zapraszam serdecznie do takiego miejsca, gdzie jest cisza, spokój. No i miło, no i miło. Pogoda różna. Czasami leje, czasami sypie śnieg. Żebiątko jak się urodziło, to sypnęło parę godzin śniegiem, przeżyło, biegało, także jest fajnie, zapraszam. Na pewno skorzystamy. Krzysztofie, zostań z nami przy stole i posłuchaj jeszcze paru fajnych piosenek, myślę, i też kolejnego wiersza Mirki. Tak, bo u ciebie na hamaku piszą się cudowne wiersze w piosence. Ubrałeś mnie w melodię, abym tańczyła wiersze. Zagrałeś na strunach gitary, tak lekko, jak grają świerszcze. Jak grają świerszcze na stokach, w wysokich trawach połonin. Gdzie wiatr gwiżdże i śpiewa, w grzywach pasących się koni. Gdzie nuta za nutą goni, pachnie czeremcha i siano. Śpiewasz pięknie piosenkę, którą nam stworzyć dano. Tak, do wierszy Mirki udało mi się napisać parę nut i powstały piosenki. I zaśpiewamy taką piosenkę, która jest właśnie napisana do wiersza Mirki. Złota polska jesień. Złota polska jesień, nić babiego lata, w barwny dywan liści wątek wspomnień wplatam. Na bezchmurnym niebie szlak ptaków odlotu, wiem co jest i było, a co będzie potem. Złota polska jesień, nić babiego lata, w barwny dywan liści wątek wspomnień wplatam. Jeszcze taniec liści, mgieł porannych szale, w ogonie latawca pomkniesz w życie dalej. Złota polska jesień, nić babiego lata, w barwny dywan liści wątek wspomnień wplatam. Mm-hmm.
opadają kasztany, pachnie chryzantemam. Chcę cię tu zatrzymać, lecz ciebie już nie mam. Złota polska jesień, niść babiego lata, w barwne dywany liści wątek wspomnień wplatam. Z tymi skrzypkami. No. Krzysztof? To teraz dotarliśmy niespodziewanie do nagłego zwrotu akcji w kwestii klimatu, ponieważ wędrowaliśmy teraz po połoninach, po Bieszczadach, a teraz odniesiemy się do miejsca, w którym się spotkaliśmy, trochę bardziej bezpośrednio i będzie kilka piosenek pubowych ze świata. I ja zostałem wmanewrowany, czy sam się wmanewrowałem w piosenkę bretońską, o cydrze, jak najbardziej pubowa. Bardzo sympatycznie się śpiewa. Jeżeli ktoś jest w stanie wymówić bretoński, bo ten język dla użytkownika języka polskiego jest zasadniczo niewymawialny. My swego czasu właśnie tutaj z ojcem moim obecnym śpiewaliśmy sobie w internecie, takie transmisje robiliśmy i tam było więcej o tym opowiedziane. Już jak ktoś chce, to odsyłam na kanał Jurek Świerczyński na YouTubie. Powiem tylko w skrócie, że Bretonia to jest takie ciekawe miejsce, gdzie rzeczywiście te celtyckie, starożytne pozostałości, jakieś takie czy ślady, czy w języku, czy w kulturze gdzieś można dostrzec. I właśnie też są różne przepiękne pieśni. I jedną z nich właśnie jest Son Arschist, pieśń o cydrze. I byłbym wdzięczny za taki bębenek, żeby nadać takiego właśnie klimatu pubowego temu. No i lecimy. Pędźmy. Arschiste Laura, Kshizumat Lunla, Arschiste Laura, Kshizumat, Arschiste Laura, Kshizumat Lunla, Arschiste Laura, Kshizumat, Arschiste Laura, Kshizumat, Hal Blanca Blanca, Shopinat Lunla, Hal Blanca Blanca, Shopinat, Arschiste so Gret, Fid Buttevet Lunla, Arschiste so Gret, Fid Buttevet, Arschiste so Gret, Fid Buttevet Lunla, Arschiste so Gret, Fid Buttevet, Arschiste so Gret, Fid Buttevet. Hagar mit Kedvid, wut karet lon la, Hagar mit Kedvid, wut karet. Karumpe hini, jechni lon la, Karumpe hini, jechni. Karumpe hini, jechni lon la, Karumpe hini, jechni. Karumpe hini, jechni. Vokvida zenka, jaluzi lon la, Vokvida zenka, jaluzi. Arschiste Laura, Kshizumat Lunla, Arschiste Laura, Kshizumat, Arschiste Laura, Kshizumat Lunla, Arschiste Laura, Kshizumat, Arschiste Laura, Kshizumat, Al Blanca Blanca, Shopinat Lunla, Al Blanca Blanca, Shopinat. Zostajemy w pubowych klimatach, bo jesteśmy w końcu w pubie, no musimy... To jest ciekawe właśnie, że tam linia melodyczna i ten utwór jest niesamowicie popularny. On był wykonywany na całym świecie w setkach wersji i oprócz wersji właśnie bretońskiej z początku XX wieku jest bardzo popularna wersja po holendersku, która też trochę inna, ale też ma podobny właśnie wydźwięk, że wspólnie siedzimy, wspólnie pijemy, wspólnie jemy, wspólnie żyjemy. To się nazywało Wieczorem Windrinken. Znaczy generalnie chodzi o to, żebyśmy wszystko robili razem, tak? No, jest to taka pieśń o braterstwie, o wspólnym piciu, śpiewaniu i też miłowaniu pięknych dziewczyn, których w pubie nie brakuje. I wspólnym? No też ciekawe jest, że ona... Wszystko, o czym myślą. Więc naprawdę wykonania były od folkowych a cappella przez rockowe, metalowe, dance'owe, takie umcyk, jak to w dyskotekach można usłyszeć. Więc tam jest coś takiego, co łączy ludzi przy śpiewaniu. Tak, rzeczywiście to jest pieśń, jak też wiele w folku jest takich motywów, że ta melodia przez różne wykonania, które idą w cały dosłownie świat, no, powoduje, że gdzieś to braterstwo rzeczywiście się zacieśnia. Więc jeden mały region Brytanii w jakimś sensie połączył cały świat. Krzysztofie, w klimatach tych pubowych co jeszcze? Możemy. Pieśń, którą podobno śpiewa się we wszystkich pubach na świecie. Możemy. Pieśń o
dziewczynie, która jeżeli istniała, to żyła w wieku XVII w mieście Dublinie i stała się niepisanym symbolem tego miasta, ponieważ stoi tam pomnik Molly Malone, która była handlarką z rybami, z owocami morza, która właśnie wędrowała tymi uliczkami Dublina i zapisała się w historii tego miasta w ten sposób. Być może to jest pewnego rodzaju opowieść, legenda, być może jest, odnosi się do prawdziwej osoby, ale rzeczywiście jest to piękne i w jakiś sposób też byłem w żałobie po niej, jak się tak słuchałem w ten tekst tej piosenki przez dłuższy czas. Tak sobie człowiek myśli, to jest tak bardzo nie fair, że musiała przedwcześnie umrzeć, prawda, jak to często w tych dawnych wiekach bywało. Młoda dziewczyna, która gdzieś wędrowała przez te uliczki, potem już nie wędruje, bo tylko jej duch ciągnie ten wózek i dalej krzyczy właśnie ten zaśpiew handlarki. Żywa ryba, u mnie kupicie żywą rybę. I właśnie ten refren, który w tej piosence rozbrzmiewa, to jest właśnie taki zakrzyk handlarza. I to ciekawe jest to tyle, właśnie co wiąże ją bardzo z pubami, to, że na YouTubie znalazłem taki film, w którym Russell Crowe, zdobywca Oscara za rolę w Gladiatorze, czyli aktor raczej popularny, wysokiej klasy światowej, śpiewa ją właśnie z swoimi przyjaciółmi, muzykami na Reykjaviku podczas przygotowań do jednego z swoich filmów i mówi, że no, to jest najlepsza piosenka do śpiewania w pubach na świecie, ponieważ taka właśnie jest linia melodyczna, jest wesoła, można wspólnie ją zaśpiewać. I no, tak sobie właśnie myślę, że to skoro zdobywca Oscara ją tak rekomenduje, no to w takim razie zostaje tylko zaśpiewać. No szczególnie w Gaya Pubie. No tak, w końcu jesteśmy w pubie. Dublin, first city, where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone. As she wheeled her wheelbarrow to the streets, broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. Alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. Alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. She was a fishmonger, that showed was no wonder, cause so were her father and mother before. As they each wheeled a barrow to the streets, broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. Alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. Alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. She died of a fever, and no one could save her, and that was the end of sweet Molly Malone. Now her ghost with her barrow to the streets, broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. Alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. Alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. Tylko jeszcze ciekawostkę dodam, że to cockles i mussels to sprawdziłem. To są gatunki małży. Jedziemy dalej w pubowych klimatach, Darku. W Irlandii jest takie powiedzenie, że pub jest przedłużeniem salonu. Co oznacza, że dla Irlandczyka pub jest czymś, Irlandczyk jest tak związany z pubem, jak z własnym domem. W Irlandii nie było nigdy tradycji jadania na mieście, dlatego pub tam nie jest restauracją. Jest czymś w rodzaju świetlicy osiedlowej, gdzie można przyjść, spotkać się ze znajomymi, napić się piwa, pograć w bilard czy w gry planszowe, posłuchać muzyki, pośpiewać, potańczyć, a nawet zrobić zakupy niezbędne dla domu. W średniowieczu w pubach udzielano ślubów, ale później już to było zabronione. Darek, nie wiem, czy wiesz, że u nas też był udzielony ślub. Był kiedyś, słuchajcie państwo, autentycznie Urząd Stanu Cywilnego, pani. Wszyscy byli przebrani za kowbojów. Prawdziwy ślub. Tak, prawdziwy ślub. Także jeżeli nas młoda para z Dzikiego Zachodu ogląda, to ja serdecznie teraz pozdrawiam. Więc korzystając z tego,
tego, że mamy to szczęście być dzisiaj w pubie właśnie w przeddzień świętego Patryka, który jest w środę. Pozdrawiamy bywalców Irish Pubów na całym świecie, a do pozdrowienia dołączamy popularną w Irlandii piosenkę. Piosenka jest o dzikim, górskim tymianku rosnącym pośród kwitnącego wrzosu. Oh, the summer time has come, and the trees are sweetly blooming. The wild mountain thyme grows around the blooming heather. Willie go, lassie go, and we'll all go together to poor wild mountain thyme. All around the blooming heather will ye go, lassie go. I will build my love a bower by yon cool crystal fountain. Around it I will pile all the flowers of the mountain. Will ye go, lassie, go, and we'll all go together to poor wild mountain thyme. All around the blooming heather will ye go, lassie, go. If my true love she won't come, then I'll surely find another to pull wild mountain thyme. All around the blooming heather will ye go, lassie, go. And we'll all go together to pull wild mountain thyme. All around the blooming heather will he go, lassie, go. Zdobiło się naprawdę pubowo, prawda? Aż żal, że tak mało nas tutaj jest, prawda? Mam nadzieję, że wrócą czasy, kiedy tłumnie tu znów zasiądziemy i tu, i w innych miejscach. Natomiast nie ma takiego spotkania, które by się nie skończyło. A ja powtarzam, że nigdy więcej się nie spotkamy, jeżeli się nie rozejdziemy. Więc żeby się ponownie spotkać, musimy się rozstać. I rozstaniemy się... Nawet w piosence którejś mojej to już występuje, więc rozstaniemy się, ale nim to się stanie, to zapraszamy was na kolejne spotkania. Ja będę miał przyjemność grać na tej scenie 2 tygodnie z moimi przyjaciółmi. 27, tak. Zobaczycie się państwo z Jurkiem i jego zespołem, z przyjaciółmi, a już przyszły najbliższy piątek zapraszam państwa na wspólne śpiewanie na Festiwal Piosenki Studenckiej JAPA 2021. Który w tym roku będzie transmitowany online i piątkowa część koncertu będzie transmitowana właśnie z Tawerny Keja, na co już serdecznie zapraszam. Mam też nadzieję, że w najbliższej przyszłości spotkamy się na kolejnym odcinku muzycznej gawędy w naszej tawernie. To będzie wskazane. Natomiast rozstaniemy się jeszcze pięknym wierszem Mirki i pieśnią pubową, chyba taką klezmerską, prawda? Rozśpiewano, a na sam koniec zagramy moją piosenkę, która, że tak powiem, daje wszystkim nadzieję, tak bardzo dziś w tych czasach potrzebną, bo ona mówi, że jeszcze się spotkamy. Mireczko. To chociaż nie lubię pożegnań, choć wiem, że są nieodłączną cząstką spotkań, jak kropki na końcu zdania, no to jednak właśnie Jurek powiedział kiedyś, że nie spotkamy się nigdy, jeśli się nie rozstaniemy. I ja wtedy napisałam taki wiersz. U kresu wędrówki na szlaku. Wybrzmiał końcowy akord i spadł ostatni liść. Ktoś musiał od ciebie odejść, ty też musiałeś gdzieś iść. Rozeszły się drogi przygody, by mogły znowu się zejść. Ufam, że będzie nam dane
jeszcze nie jedno z przejść. Krzychu, możesz... Wszystkie połączenia już się odbyły. Nasi mili goście są z nami cały czas, a my żegnamy się dwoma pieśniami takimi pubowymi. Un mir zeinen alle Brüder, hoi, hoi, alle Brüder. Un mir singen freike Lieder, hoi, hoi, hoi. Un mir halten zicken einem, oi, oi, zicken einem, wie a koschen nigai keinem, oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Seinem alleinig, hoi, hoi, alleinig, sie mit seinen viel zu wenig, hoi, hoi, hoi. Und mir lieben sich dann alle, hoi, hoi, sich dann alle, wie a koschen mit a kalle, hoi, hoi, hoi. Hoi, 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 hoi. Oi 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 oi. Seinen Freilag Münze, hoi, hoi, Freilag Münze, Ziegenlieder tanzen unter, hoi, hoi, hoi. Und mit seinen alle Schwester, hoi, hoi, alle Schwester, also wie Rack, Rute, Nester, hoi, hoi, hoi. Hoi, 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 hoi. Ay 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 ay. Opadły mgły i wstaje dzień. Trochę jawa, trochę sen. Nowa chwila, nowy czas i będzie można kolejny raz. I raz, i dwa, a nawet trzy. Szalone noce, szalone dni. Bo jeszcze można, jeszcze się da. Przynajmniej raz, a może dwa. I raz, i dwa, i raz, i dwa, a nawet trzy. Nawet trzy. Szalone noce, szalone dni. Bo jeszcze można, jeszcze się da. Przynajmniej raz, a może dwa. I w górę, w dół, czasami w skos. Ważne by brać, co daje los. Każdą chwilę, każdy czas, by można było kolejny raz. I raz, i dwa,
a nawet trzy. Szalone noce, szalone dni, bo jeszcze można, jeszcze się da, przynajmniej raz, a może dwa. I raz, i dwa, i raz, i dwa, a nawet trzy. Szalone noce, szalone dni, bo jeszcze można, jeszcze się da, przynajmniej raz, a może dwa. Tą piosenką żegnamy się dzisiaj z Państwem z Tawerny Keja. Dziękujemy za wspólnie spędzone chwile i mam taką prośbę, napiszcie do nas na Facebooku, czy konwencja muzycznej Gawędy podoba się Wam, a może chcecie, żebyśmy online'owo zaprosili jakiegoś Waszego ulubionego wykonawcę? Mam nadzieję, że spędzimy jeszcze wiele wspólnych chwil. Dziękujemy za wspólnie spędzony wieczór. Do zobaczenia! I raz, i dwa, a nawet trzy. Szalone noce, szalone dni, bo jeszcze można, jeszcze się da, przynajmniej raz, a może dwa. I raz, i dwa, i raz, i dwa, a nawet trzy. Szalone noce, szalone dni, bo jeszcze można, jeszcze się da, przynajmniej raz, a może dwa. Przynajmniej raz, a może dwa. I wszyscy goście, do zobaczenia. Wszyscy goście są z nami jeszcze raz. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Witajcie, kochani. Gdy w ubiegłym roku, w marcu, musieliśmy zamknąć Keję z powodu COVID-a, nikt z nas nie przypuszczał, że to zamknięcie będzie na taki długi okres czasu. Przez cały rok nie możemy spotykać się z Wami, nie możemy organizować koncertów, imprez, nie możemy normalnie pracować. Jedyny sposób na to, żeby być w jakiejkolwiek formie dalej z Wami, jest organizacja koncertów online. Jak wiecie, koncerty te nie są biletowane. Jednak jeżeli chcecie wesprzeć Keję, chcecie wesprzeć artystów, chcecie, abyśmy się po tym trudnym czasie mogli normalnie spotykać, kupujcie w czasie koncertu wirtualny bilet, który pozwoli, mam nadzieję, na przetrwanie tego trudnego czasu i doczekanie momentu, kiedy będziemy mogli się spotykać twarzą w twarz, usiąść przy wspólnym stole, wypić piwo, pośmiać się i powspominać to, co teraz się dzieje, jako już coś odległego, nieistotnego, jako złe wspomnienie. Dziękuję Wam też za wszelkie ciepłe słowa wsparcia, za maile, za telefony. To cudownie, że mamy tak wspaniałą publiczność. Jeszcze raz dziękuję, zapraszam na online'owe koncerty i mam nadzieję do jak najszybszego zobaczenia w lepszych czasach. Ogromne uściski dla Was. Pozdrawiam. Ahoj. Chodź na spacer ze mną, nawet gdy pada deszcz. Dziś chmury nie drzemią, a nam tak dobrze jest. Krople deszczu się kładą na nasze twarze i marzą. Jaka może być rada, nam się tak dobrze gada, choć pada, niech pada. Chodź na spacer ze mną, nawet gdy pada deszcz. Dziś chmury nie drzemią, a nam tak dobrze jest. Thank you.
liście się śmieją na przekór. I co z tego, że deszcz przecież nam dobrze jest, choć pada, niech pada, chodź na spacer ze mną, nawet gdy pada deszcz. Dziś chmury nie drzemią, a nam tak dobrze jest. Spacer ze mną, nawet gdy pada deszcz. Dziś chmury nie drzemią, a nam tak dobrze jest. Spacer ze mną.